Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Moi drodzy, zapraszam was na kolejną część naszego finałowego odcinka z Alan Wake 2. Zobaczymy, czy uda nam się uratować wszystkich przed zgrzytem. Moi drodzy, musimy się udać na parking i w tym celu trzeba przejść... Którędy tu trzeba przejść? No jest dobre pytanie, myślałem, że sobie tu na górę wejdę. Ale może jest jeszcze tędy jakaś ścieżka, czy jakoś tam, a może tędy pod tym po prostu. Przejdziemy? Tak jest, przejdziemy. A czy tam coś nie było do wzięcia? Patrzcie, patrzcie, mi się coś wyświetliło. O, właśnie. Tak, trochę sprzętu jeszcze, bardzo dobrze. Dobra. Jesteśmy tu, mamy trochę amunicji. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Powiem wam, że teraz jak o tym wszystkim mówił, to poczułem taki idealny klimat, jakbyśmy grali znowu w pierwszą część. No, to było coś. Właśnie w tym lesie, jak on był. Oho. Już się pojawili pierwsi. Wow. Wow, wow, jaki on mocny. Dobra. Jeszcze raz. To był właśnie klimat pierwszej części gry. Okej, mamy to wielkie drzewo. O, tu coś jeszcze może? Nie. Tu już mamy wszystko pozabierane. Ciekawe, że tak prosto będzie się wydostać teraz stąd, czy... będą jakieś kłopoty? Zresztą zaraz się przekonamy. Oho, już czuję, że będą kłopoty. Wow. No. Wow, co to było? Co to było? Coś we mnie strzeliło, czy co? Skąd takie obrażenia? Kurde. Patrzcie, jak mało zdrowia mamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, muszę się trochę... ulecz się szybko. Dobra, już mam odpowiedź na pytanie, czy będzie prosto, czy nie. W ogóle nie jest prosto. Dobra, spróbujmy podejść tutaj do tego światła. Oj tak, zupełnie jak pierwsza część. Teraz można powiedzieć, że kontynuujemy pierwszą część Alanem. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Jacy oni mocni są wszyscy. Bez kitu. Normalnie jakby mi ktoś zwiększył poziom trudności. Dobra, udało się, ale znowu mamy mało amunicji. Przeładujmy rewolwer. Okej. Co jest? Dobra, jest. Otwierajmy. Jest sporo lekarstw, sporo amunicji, dobra. Ja bym się jeszcze tak wyleczył. Okej. Już jest troszkę lepiej. I teraz tak. Tędy nie przejdziemy. No to co? Prosto idziemy. Chyba nie mamy zbyt wielkiego wyboru teraz. Mamy to miejsce zbrodni pierwszej. Do samochodu powinniśmy móc... Pierdziele, co tu się dzieje? Wow, kurde, ale mnie przestraszył. Ja, ale ich jest tutaj dużo, patrzcie na to. Dobra, 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 dawaj, dawaj. Podpal flarę, szybko. Ja pierdzielę, nie mam amunicji. Szybko użyjmy jeszcze raz tej flary. O kurde. Dobra, trzeba ich załatwić. Uff,
Kurde. Wow, jaki mocny. No patrz, nie mam amunicji w ogóle. I co teraz? Ja pierdzielę. Dobra, tu się schowamy. Będzie tu coś? Wejdą za nami? Chyba nie. Oh my god. Co to było? I muzyka jak z pierwszej części. Ale się klimacik zrobił na sam koniec gry. Bez kitu. Kurde, ale czym tu strzelać do nich? A, mam jeszcze to. Dobra. To nam się bardzo przyda. Gdzie oni są? Dobra. Kurde, ile ich tu jest. To ładnie rozświetla. Dobra, strzeliliśmy sporo. Dobra, uciekamy stąd, wiecie co? Nie ma co. Może zdążymy uciec jakoś. Aaaa, gonią. Dobra, weźmy sobie i strzelmy. Wow! O, ostatniej chwili. Jeszcze ten wielki! Dobra, ja pierdzielę, co tu się teraz dzieje? O, to było ciężkie, trzeba przyznać. Dobra, mamy to. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it getting stronger, waking up. Patrzcie, jakie światło ładne. Closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Jakiś sprzęt do zabrania? Nie. Ale jest zarąbista muzyczka teraz. No to jest najlepszy odcinek jak do tej pory. A już ile ich było? Dobra, idziemy. Może teraz nam się już uda przejść bez problemów. Też pewnie jestem naiwny. Dobra. Na razie spokój. I tu powinno być zejście do auta. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Nie wyskoczy tu coś wielkiego. Nie. Tak jest, jedziemy. Jedziemy, moi drodzy, prosto do Bright Falls. Coś nam powie tutaj, czy nie bardzo? I brought Saga Anderson into the story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Patrzcie, 13 lat był tam uwięziony. To jest dopiero coś. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I had dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. To jest mega przykre, że ona nie żyje jednak. Another way to look at it? I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified.
Oho, czyżby powrót do przeszłości? Wow, tak jest. Ale fajnie. Deerfest. This is not what I expected. No, ja tak samo, nie? Okej. Wake deftly tricks the reader into believing the cult of the tree is the story's antagonist. Gdzie my tu mamy iść? Badaj Bright Falls. No dobrze. Możemy z kimś porozmawiać? Tu chyba nie. Jak ładnie jest tutaj wszystko przygotowane, spójrzcie na to. Long way to turn. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Zdobądź kopię Return. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. No dobrze, może tutaj nam się uda uzyskać jakieś informacje. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? Oczywiście. Wake set a high standard with his previous novels, but I can say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Ama beers out of 5. How about you? 5 Ama beers? Dobra ocena. Fajna skala w sumie. Coś taki jest jakiś niezdecydowany. Alan Wake has done it again. This was the Koskala Brothers book club. Aha, głos mu się zmienia. Cheers. Cheers. Koskala Brothers book club. Bracia Koskela. A może to jest achievement, bo teraz otrzymałem achievement za to, że obejrzałem te wszystkie filmiki na telewizorze. Ciekawe. Employees only, no tutaj nie wejdziemy. Tam chyba też nam nie pozwolą. Tu z nikim nie pogadamy już. No to idźmy dalej. Przejdźmy się po tym pięknym Deerfeście. Naprawdę fajnie zrobione. Tak mocno kolorowo. Sold out. Wszystko wyprzedane. Czy to są kopie moich książek? Jaka muzyka? Ten jak sobie tutaj tańczy, spójrzcie na niego. Pełen chill. Oh yeah. No dobrze. Mamy kolejne piękne dekoracje. O, to jest ta scena, pamiętacie? Musieliśmy tutaj uzupełnić ją o tę maskę, nóż. Aha. Już to jest. No dobrze, tutaj ktoś jeszcze może? Poznajecie tych dwóch? Oni tam byli przy tym domku w... To nie było Bright Falls, tylko Jezu, jak się nazywała ta miejscowość. Zapomniałem teraz, wyleciało mi z głowy. Ale wiecie o co chodzi. Tych dwóch plażowiczów, że tak powiem. Tam zamknięte, tam nie.
W Watery, o, już sobie przypomniałem, w Watery. Dobra, chyba tu musimy podejść. Tak, bo tu jest jeden z Koskeli chyba. Ale nie, no, o tutaj. O, jest, kopia. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story! Shit. A musimy spierdzielać. O cholera. Którędy, którędy, którędy? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. O cholera, o cholera, o cholera! Ej, 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 ej! No! No żartujecie sobie. Już? Mnie zadźgał? Tak po prostu? Ajajaj. Nie tak to miało być. Nie tak przebiega ta historia, tak jak mówi gra. No dobra, muszę być szybszy. Pomińmy sobie to. Dobra, spierdzielamy, po prostu spierdzielamy. Szybko, 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 szybko. Tyłem, tyłem, tędy. Jest. Wow. O, siekiera. Okej, w ten sposób. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. A było tak miło, jak weszliśmy. I tak szybko się przerodziło koszmar. Dokładnie. All revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Dobra, jest ten dom. To jest przy tym ośrodku, tak? I needed to reach the writer's room. Write a new conclusion. Was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? Wow. Alice. Co jest? Mogę tu wejść? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Coś tu jest. Znajdę tu coś przydatnego. Skoro ona tu była. Może to pułapka tylko. Co tu będzie? Może tędy mam iść po prostu. Pan o tym nie wiem. Tutaj nie. Tutaj już byliśmy. O jajku! Dobra, ona chyba nas prowadzi. Tędy? Nie, nie tędy. Dalej trzeba. Rehabilitacja. Tu, tu, tu. Ellen. Alice, nie pogrywaj sobie tak. Wow! Wow, wow, wow. Co teraz? Co teraz? O cholera jasna. O nie, o nie, o nie! Kurde, ale się przekształciło szybko. Masakra. Lecimy, 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 lecimy. Jeszcze, o tu będzie bezpieczny chyba. Wow. Co to jest? Dobra, idziemy stąd. Ja pierdzielę. Szybko, szybko. Uff, całe szczęście. No. O, jest. From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't write itself, no matter what William Shakespeare said. Right. This shit won't write Thank itself. You, I'll do what I can. No dobra. To na górę, tak? Tak, mamy tutaj schody. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. A tu
Tu się teraz trochę zmieniło, pozamykane jest. To jest ten pokój. Tu nie. Okej. All you need is water and Vileda. Vileda? Water is the oldest palm. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti, I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your ankle. Ja pierdzielę, co? Okay. I'll get the door open for you, Tom. No nie mogliśmy przejść wtedy, no nie? Dzięki, Ahti. To jest ten pokój. No dobrze. I co? Teraz możemy zmienić historię? Mamy tablicę fabularną. O kurde. Naprawdę? No to fajnie. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Jak takie przygotować? Chyba nie możemy tu nic teraz. Dobra. To co, piszemy? Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. No, presja jest duża. Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. O, to jest to, tak. To jest to, tak się robiło? Z którą stronę to było, już nie pamiętam. Tę stronę. Jest. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Dobra, tylko jak? The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Zapłać cenę. Okej. Pay the price. Mroczne zakończenie horroru, żeby wszystkich ocalić. Bohater musi zapłacić najwyższą cenę. To co, ja muszę zginąć? Tak to musi być? Nie mogę tu teraz wsiąść? Wychodzi na to, że nie. No dobra, no to cóż, zapłaćmy cenę. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Ostatni Deerfest, koniec rozdziału. Okej. Ciekawie się robi, ciekawie. Kontynuujmy. Wracamy tam, gdzie Parliament Tower i te wszystkie inne. Czy Saga teraz? Saga. O nie.
What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. Co teraz? Oto coś jest, telewizor. Nothing's working. I can't think straight. Okay. Strony maszynopisu. Where is everything? Nie ma. Tylko zabrane. Profilowanie może. I can't sense anyone. Też pusto. Bo to nie będzie sensu chyba. Tablica dochodzeniowa. My work. It's all gone. Pusto. What the hell is happening? Tutaj nic nie widzę. Tu też nie. Mam wyjść? I can't leave. No nie, też nie. Why can't I leave? Radio? Miejsce umysłu, dobrze, no to co? The dark presence took over Casey. Stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Co tu się dzieje? Umysł zachodzi mi mgłą. Dlaczego jestem w miejscu umysłu? Czemu nie mogę stąd odejść? Coś jest bardzo nie tak. To leży mroku, jestem w niebezpieczeństwie. Muszę się stąd wydostać. Zgrzyt zabrał pstrykacz. Zgrzyt wrzucił mnie do Cauldron Lake. Inna saga, jestem w leżu mroku, zgubiłam się. Nie wiem jak się wydostać, nie wiem co zrobić. Okej, okay, no dobra, ale... Skąd jakieś dowody wziąć? Profilowanie, dobrze. Inna saga, sprawdźmy ją. Zawiodłam ich? Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Co tu się dzieje? A Casey? Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. Nie, ona coś kręci. Przecież wszystko było dobrze, a Logan? Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. O, jest Logan. Pierwszy raz ją widzimy sobie na takim zdjęciu. Dobrze. Something's very fucking wrong here. Dobrze powiedziane, Saga. Wow. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. Nie, 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 nie. Moją córkę. I'm a terrible mother. I let my daughter die. To też nieprawda. I'm a failure. This is what I deserve. Nie, 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 nie. Inna saga. Horror. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story, from him. He used her. Logan nie żyje, ale mamy do sprofilowania jeszcze Casey'a. He's using Casey now, like he used Wake. Okej. Okay. Casey'a już nie ma i to jest kurwa twoja wina. Logan nie żyje.
She's not dead. God damn it. Znowu to? Co jest? Jak jakieś samoobwinianie się. Jeszcze jedno? Ileż mam tego dodać? No! I'm done with this. It just keeps coming back. Coś w sprawach mamy? Nie. Tu też nic. O. Strony. I never should have trusted these. Okej. Wysługiwałem się stronami maszynopisu. Tutaj. Strony były dla ciebie wymówką, żeby zawsze być o krok do tyłu. Okej. Tutaj. Coś mamy. Casey was being corrupted and I did nothing. Alex Casey, FBI, opis urazu. Badany wydaje się być fizycznie osłabiony. Występuje pewna dezorientacja w zakresie świadomości, otoczenia i wydarzeń. Wstrząśnienie mózgu. Podobne objawy można było zaobserwować u osób przeistaczających się w cienie. Ekspozycja na działanie mroku wydaje się prawdopodobna, ale nie została potwierdzona. Wiedziałaś, że był ranny. Wiedziałaś, że duch mroku coś mu zrobił. Miałaś to gdzieś, tylko udawałaś, że ci zależy, kiedy to było dla ciebie wygodne, ale gdy tylko zaczął ci ciążyć, zostawiłaś go zgrzytowi. Scratch was wake. How could I miss that? Zapis przesłuchania zatrzymanego. Alan Wake, domniemany parautylitarysta. Lokacja Bright Falls, Washington. Rozmawia Kieran Esteves, agentka prowadząca. Panie Wake, jest pan zatrzymany przez FBC i zostanie pan szczegółowo przesłuchany w późniejszym terminie. Ale czy w tej chwili można panu coś powiedzieć o incydencie? Może nam pan coś powiedzieć o incydencie w hotelu? Cokolwiek, o czym powinniśmy wiedzieć? Alan Wake, tu chodzi o siłę, której nie rozumiecie. Pewien twór ściga mnie. Chce pochłonąć mnie i wszystko inne. Kieran Esteves. No tak, wspomniał pan już o tym duchu mroku. Było tak wiele wskazówek, jak mogłaś nie zauważyć, że ten Wake to był zgrzyt. Miałaś prawdę tuż przed nosem. Wake był zgrzytem, zgrzyt był Wake'iem. Zgrzyt Wake, zgrzyt Wake, zgrzyt Wake. Wow. Nie, 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 nie. To nie jest prawda. O, to mnie interesuje. This room. Is any of it even real? O, a tutaj? Casey was hurt. I should have been watching his back. Dobra, mamy jakieś kolejne. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Nie ma. Dobra, wróćmy do tablicy. Odebrałam Logan jej ojcu. Zabrała się od Davida i wywiozła się na jakieś zadupie. Casey został ranny. Potrzebował wsparcia, a ciebie tam nie było. To była halucynacja. Postradałaś zmysły? It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Potwory z cienia, fałszywe rzeczywistości, magiczni pisarze, poważnie? Wake. Ja nie miałem pojęcia. Tutaj. Diotka. W ducha mroku. Nigdy nie powinnaś była zabierać go nad Cauldron Lake. Prosto do zgrzyta. O! It was so obvious the Koskala brothers were behind the cult. No, czy ja wiem? The cult was just the beginning of the spiral. Tak. To prawda. Tam coś jeszcze mamy. O! I spent too much time away from Logan. No. Troszkę tak. Pochłonęła nas ta historia bardzo. Tu coś jeszcze. Co tu Logan się dzieje? The horror story used her. I've had it with you, cultist maniac. I never should have left Casey at the hotel by himself. Inna
Taka saga, nie. Dobra, dodajmy to, co mamy. Zobaczmy, do czego nas to doprowadzi. Nie, to będzie jako, o tak, partnerka. Tak bardzo chciałaś grać pierwsze skrzypce, że go zostawiłaś. No było wspomniane coś, że ona to już taka ostatnia chyba sprawa razem, że coś nam potem przejmować. To nie wiem, czy pamiętacie, to chyba pierwszy odcinek był nawet, już dawno temu. Coś we mnie pękło. Tutaj. Nie poradziłaś sobie z tym, co się wydarzyło, więc pękłaś. Logan była sama. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts, focus on the case, but I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Mamy profilowanie. Casey nie powinien był mi ufać. Nie, to okropna partnerka będzie. Spierdoliłaś tę sprawę tak mocno, że FBC ją przejęło. Okej. I moi jako kierowali kultem tuż pod moim nosem. Co z ciebie za detektywka? Cały czas miałaś ich tuż przed nosem. Wow, co jest? Co to było? Masakra. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh god. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. No właśnie, i to jest znowu to. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Sokka. The answers I need are here somewhere. I just have to look. O. Weźmy latarkę. Tu coś jest. Never should have taken this case. Tu coś jest. Jest. Co to jest? Sago. To ważne, żeby Logan dorastała. Obserwując, jak robisz to, co uwielbiasz i w czym jesteś świetna, bardzo dużo ją to nauczy. Czasami będziesz wątpiła we własne wybory, kompetencje, a nawet rozum, jak teraz. Kiedy zrobi się mrocznie, pamiętaj, żeby ufać sobie i kochać siebie tak bardzo, jak robi to twoja rodzina. Nie będziesz idealna, ale wiem, że będziesz niesamowita. Zawsze kochająca mama. Coś jeszcze jest. Look, after Rand left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Co jeszcze? O, tu coś mamy. Nie najgorsza mamo. No hugs.
yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. 56,2% mocna flaszka. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Okej. Okay. Sporo rzeczy znaleźliśmy z dowodu. Tu coś jeszcze jest. No, I'm not reading anymore. Okej. Okay. O, ale tu coś. I am honored by this award. Aha, to jest to. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Okej. Czy coś jeszcze? Tutaj coś jeszcze jest. Hey mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. No jak na razie to nic fajnego nie przywieziemy. Co jeszcze tu może być takiego? Ja już wszystko odkryłem. No dobra, przejdźmy do tablicy. Ojejku, jak tego dużo jest. Logan zrobiła nam takie same bransoletki na szczęście zanim wyjechałam. Nie. Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Tak jest. Dead! She's dead! I didn't save her! I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. Dokładnie. I know what I'm doing. Próbuję nam w głowie namieszać maszynopisy. Jak się wydostać? Nie może zmienić rzeczywistości. Tutaj. A opowieść to złudzenie wymyślone przez ciebie, by ukryć się przed prawdą. Okej. Okay. Duch mroku wykorzystał ranę Keiseya. Wiedziałeś, że był ranny. Dlaczego u diabła zabrałeś go nad Cauldron Lake? Butelkę whisky, którą dałam Keiseyowi, gdy był w szpitalu. Nie. Tak, to tu. Casey himself told me that. It's no one's fault. It's fault. It is. It is. Look at Logan. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Dokładnie. Musimy je zignorować. Może i nie jestem matką idealną, ale dałam sobie wszystko. Logan mnie kocha, a jak kocham ją? Chyba powinno być, no ale dobra. Zdjęcie Keiseya. Casey trust me. Może i nie zawsze byłam najlepszą partnerką, ale Casey mi ufał. I'll just let him down again. Nie poddawał się. Ja tego też nie zrobię. Casey nadal tam jest. Jestem tego pewna. List pocieszający od mamy. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. Dokładnie. I can't. Nie słuchaj jej, swoich lęków. Giving up won't make this stop. Giving up won't make this stop. Casey needs me. Nie zawiodłam ich i nie zamierzam tego robić. Jest jeszcze czas, by to naprawić. The dark place wants me to hate myself. But I just need to get inside my own head. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Mamy ostatnią. Dedukcja jest dostępna. Mogę odejść przezwyciężając swoje wątpliwości i lęki. The dark place tried to trap me here.
The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Sprawa zamknięta, moi drodzy. Leże Mroku próbowało wykorzystać moje obawy, lęki i poczucie winy do uwięzienia mnie tu. Aby wrócić do Bright Falls, muszę zanurzyć się jeszcze głębiej. Nie poddam się. Leże Mroku próbowało wykorzystać moje obawy przeciwko mnie. Nie pozwolę zrobić z siebie opętanej. Jestem na to za silna, a poza tym Logan mnie potrzebuje. Okej, okay. Wake i pstrykacz Cauldron Lake, to mamy teraz. Muszę chronić Tori Odina, kiedy będą wykonywać piosenkę. Tak, to jest to, co tam mieliśmy podczas, wiecie, walki. Wszystko na później, mroczna historia, duch mroku, tutaj pewnie tak. The dark presence leeches onto artists, manipulates their art. Jak duch mroku deprawuje ludzi? Ten człowiek umierał. Zapalenie płuc? Duch mroku wykorzystał jego strach i ból. To na tym żeruje. Duch mroku wykorzystał jego fobię. Przekuł ją w nienawiść. Nightingale nienawidził Wake'a. Czy mrok wykorzystał tę nienawiść? Najprawdopodobniej. Cynthia kochała kogoś bez wzajemności. Czy duch mroku wypaczył jej uczucia do Toma, żeby ją zdeprawować? The dark presence uses people's weaknesses to corrupt them. Their guilt, fear, even their love. Okej, ma to sens, ma to sens. To już nic nie dodamy. To jest to nasze miejsce. Aha, czyli teraz mamy, no cóż, to nam nic nie da. Mamy radio. Co tu jest? My first ever prank on Casey. A true classic. Okej. Telewizor, to są te nasze, tak. No dobra, to co, wychodzimy chyba stąd. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Będziemy. Let my twin in the other office lead the way. Okej. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Wychodzimy. Cóż tu będzie? Saga, wake up. Oho. Gdzie my tu jesteśmy? Wróć do domu, Return 9. Okay. Somehow I knew the call was for me. Sprawdźmy ten telefon. Tu się zmieniło teraz. Już to dzwoni. Hello? It's me again. You need to go to the statue at Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Bardzo ważne miejsce, widzę. O, jest pudełko. The ending? A shoebox? Who is this? Okej. Okay. Idź na plac przed Parliament Tower. Co tam nuci? To jest ten gościu znowu. Gdzie on tu jest? Oho. Sheriff Baker. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? Co tu robisz? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orlin Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now.
Gdzie jest plac przed Parliament Tower? Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dor finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Orndor. Who is this Dor person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Mogę zobaczyć tę stronę? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. A to było to? Huh. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. Here. Weźmy ją. I'm gonna keep looking for Dor. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warling Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Znajdź drzwi do placu budowy. Moi drodzy, na plac budowy przejdziemy sobie już w następnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Ciekaw jestem, ile będzie miał części ten koniec gry, bo myślałem, że skończy się to trochę szybciej. A okazuje się, że mamy bardzo rozbudowany finał, także no cóż, na razie część druga. Może będzie jeszcze trzecia i czwarta, a może sama tylko trzecia. Zobaczymy. Zobaczymy na następnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy. Hej, hej.